Doktorek dał nam bardzo trudne zadanie z matematyki. Jak myślicie, damy radę je zrobić? Obliczenia zajmą nam dużo czasu, może profesorek nam pomoże? Rzeczywiście ciekawe, ale myślę, że dacie sobie radę. Pomoże wam w tym kalkulator. Przyspieszy obliczenia. Czy musimy wymienić w nim baterię? Nie trzeba! Ten kalkulator jest zasilany energią słoneczną. Widzicie ten mały prostokącik? To jest bateria słoneczna. Wytwarza ona prąd elektryczny z promieni słonecznych. A jak dokładnie działa taka bateria słoneczna? Promienie słoneczne składają się z bardzo małych cząsteczek, które nazywamy fotonami. Bateria słoneczna zbudowana jest z dużej ilości małych elementów półprzewodnikowych, które pod wpływem padającego promienia światła wytwarzają prąd elektryczny. Gdzie jeszcze możemy spotkać takie panele? Na Ziemi, w bardzo słonecznych miejscach, buduje się już całe elektrownie słoneczne. Coraz częściej ludzie montują sobie panele słoneczne na dachach swoich domów. Służą one najczęściej jednak nie do produkcji prądu elektrycznego, ale do podgrzewania wody. W ten sposób czerpią także energię satelity telekomunikacyjne znajdujące się na orbicie ziemskiej, a także nasze sondy kosmiczne badające wszechświat. Buduje się także pojazdy napędzane energią z ogniw słonecznych. Najczęściej są to samochody. Zbudowano nawet samolot. Nasz satelita obserwacyjny Heveliusz też jest tak zasilany. Dzięki niemu odnaleźliśmy drogę na waszą planetę. Jaka ładna nazwa, skąd się wzięła? Nasz satelita został tak nazwany na cześć wielkiego polskiego astronoma Jana Heveliusza. Heveliusz żył w XVII wieku. Urodził się w Gdańsku i był poddanym króla polskiego Jana III Sobieskiego, dla którego także pracował. Był jednym z bardziej znanych astronomów swoich czasów. Zbudował obserwatorium astronomiczne i tworzył bardzo precyzyjne przyrządy pomiarowe i obserwacyjne. Najbardziej fascynowało go Słońce i Księżyc. Sporządził bardzo dokładne mapy Księżyca. Jedną z ciekawszych rzeczy z zakresu optyki, którą wymyślił, jest peryskop. Peryskopu używa się do dzisiaj na przykład w łodziach podwodnych i czołgach. Profesorku, alarm, mamy kłopoty. Nasza sonda Heveliusz właśnie przełączyła się na zasilanie awaryjne. Wygląda na to, że wpadła w pole asteroidów, które jest tak gęste, że przysłoniło jej dostęp do energii słonecznej. Długo na nim nie popracuje. Zostało niewiele czasu. Energoludki, musicie nam pomóc. Wasza wiedza będzie bezcenna. Trzeba jak najszybciej dostarczyć promienie słoneczne do baterii naszej sondy. Co mamy robić?